Witajcie, a oto przed wami bohater tego unboxingu, czyli paczka z Japonii. Dobrze, skoro już intro minęło, ja bym was chciał poprowadzić po tym unboxingu, mianowicie tutaj zasłonię karteczką, żeby już tutaj nie robić mazania. Karteczka z Japonii, tak jest, możecie sobie zobaczyć. Jeżeli nie kupujecie nic z Japonii albo po prostu czegoś nie ściągacie, to w razie czego wam pokażę, jak mniej więcej to wygląda. Tak, 17 października było to już przygotowywane, także troszkę do mnie jechało. Tak, postać paid, czyli zapłacone, i small packet. No, czy takie small to nie wiem. Otworzę go trochę w inny sposób. I dzisiaj przed wami właśnie muszę zobaczyć. W środeczku mamy bardzo ciekawą teksturę wewnętrzną paczki. Bardzo fajne w Japonii mają, widzę. I wow, ale fajnie zapakowane. Do was do mojego kanału i do mojej osobistej kolekcji dobrnął tak. Dobrze znacie tego pana. Fajnie zapakowane, kurde. Nie sądzę, żeby to było nieużywane. Wierzyć mi się nie chce. Ale wolę to sobie sprawdzić. Raczej już ktoś na tym grał. Ale fajnie zapakowane, kurde. Sprawdźmy to. Nie. Ktoś na tym grał już. Sega Saturn 3D Controller. To jest specjalny padzik do Segi Saturn, który, wiecie, jakiś śmieszny jest, który umożliwia nam granie w bardziej trójwymiarowe gry, bo jak doskonale wiecie, ten padzik pierwszy bez analoga był dostępny wyłącznie na początku. Oczywiście on był też dodawany później, no normalnie w konsoli to taki standardowy padzik, natomiast ten 3D controller, on jest taki bardziej obły. Bardzo podobny do Dreamcastowego, nawet go mogę zaraz przynieść. Zapomniałem go wziąć ze sobą. No i co? On jest śmieszny, bo on jest taki bardzo ściśnięty. On jest, nie jest taki duży, jak się wydaje. Jest taki bardzo wąski w trzymaniu i tak bardzo ciekawie się go trzyma. No co, mamy gałę analogową. Tutaj już ma trochę luz, ale wydaje mi się, że będzie dobrze, że nie będzie z tym problemów akurat. Krzyżaczek standardowy do Segi Saturn. Bardzo podobny jak ten do Mega Drive'a, a chyba nawet ten sam, bo jest na tej samej zasadzie chyba. ABC XYZ to jest japoński akurat model, amerykański i europejski jest tylko wyłącznie w kolorze czarnym i ma takie srebrne guziki. Jest tutaj duży czerwony guzior start, akurat gumowy, reszta jest plastikowa, co jest dziwne moim zdaniem. I tutaj jest taki pewien przełącznik plus i kółko. Plus to jest przełącznik na tryb wyłącznie z D-padem. Natomiast kółeczko włączamy tryb z gałką analogową. No i oczywiście spusty L i R. Chociaż one nie są tu podpisane nigdzie w żaden sposób. Ale to są po prostu spusty pomocnicze. Więc guzikowo prawie jak na PlayStation. Nie ma tylko selectu. Dobrze, jeszcze sprawdzimy, jakiej długości jest kabelek. Myślałem, że to z Ameryki do mnie pojedzie, a tu jednak nie. No już trochę końcówka do wejścia jest dosyć brudna, dosyć już taka żółtawa, ale rozumiem. Nie przeraża mnie to. No i to jest standardowe wejście do Saturna. Podłączamy sobie tu i mamy podłączone. Dziwnie to będzie wyglądało z czarną konsolą, ale przynajmniej jest Sega i przynajmniej wiadomo, że to jest do Segi Saturn, bo do Mega Drive'a to takiego pada no nie było, wiadomo. By się nie zgadzało z ilością pinów. W porządku. Co sądzicie o tym zakupie? Ja dałem za to prawie 100. Jeszcze niedługo to sprawdzę i powiem wam, czy działa, czy nie. Gdzieś tam w jakimś filmiku. No, także to jest fajny zakup, myślę. Zobaczymy, czy działa i git. Będzie fajnie. Bardzo podobny do tego Dreamcastowego. Mogę wam to przyznać. I tak, to jest Sega Saturnowski. Tak, od Segi Saturn, natomiast mamy od Dreamcasta.
podobieństwo jest w miarę takie, no, uderzające, bym powiedział. Zwłaszcza od strony tylnej. Jest bardzo podobne, naprawdę. Nawet te wykończenia tutaj, z brzegu, na ręce, jest bardzo podobne. I dokładnie w tych samych wymiarach. A tutaj, no, nie da się wyciągnąć VMU. Nie da się. Nie da się wyciągnąć karty. A tu się da. Proszę bardzo. I mini konsolka. Czy jeszcze baterie działają? Chyba nie. Zobaczę jeszcze w drugim. Bo ja chyba do mojego czarnego VMU dawałem nową baterię. No, chyba na to wygląda. No, ale nic. Nie pogram sobie, trudno. Jeszcze zobaczę triggery. Na bardzo podobnej zasadzie działają. Tylko te są takie... Te są płytsze. No ale... Ten jest taki bardziej... Widać, nie? Minimalnie. Tutaj się styka praktycznie z tą powierzchnią, gdzie się trzyma ręce. W porządku. A kabel? Nawet długi. Metr na pewno ma. Ten jest chyba nieco dłuższy. No, znacznie dłuższy. To jest znacznie dłuższy kabelek. No dobrze. No, patrzcie na to, nie? Jeszcze jedna uwaga. Ten kabelek jest na górze. To czemu Sega zapomniała zrobić to z Dreamcastem? Mindfuck lat 90. Tak. Dlaczego nie zrobili tego tu? Ja rozumiem, konstrukcja pada, mogliby dać tu. Chociaż to by jeszcze dało się pogodzić, ale nie. No. Dali tu. Dziwne, dziwne. No nic. Skraca nam to co najmniej paręnaście centymetrów. A to już daje dużo, naprawdę. To już daje dużo. Porząsiu. Oto jest padzik 3D. Bardzo was wszystkich pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odpakowaniu. Daję na kółeczko, bo sobie zaraz będę jeździł w przeróżne moje gry.